tym, jak niedzielne rozmowy ostatniej szansy upadły, od poniedziałku pracownicy oświaty przystąpili do strajku. Od rana do organów prowadzących spływają informacje z placówek oświatowych o tym, ilu nauczycieli w danej szkole przystąpiło do strajku oraz ilu uczniów znajduje się pod opieką nauczycieli, którzy wykazali gotowość do pracy. 100% naszych szkół publicznych przystąpiło do strajku. Wyjątkiem jest tutaj niepubliczna placówka w Zarzeczu, gdzie strajku nie ma. We wszystkich placówkach dzieci, które zdecydowały się dotrzeć do szkoły, mają zapewnioną opiekę. W trzech placówkach w gminie Łuków 100% nauczycieli strajkuje. Chodzi tu o przedszkole w Łazach, zespół szkół w Strzyżewie oraz szkołę filialną w Tużych Rogach. Najmniej nauczycieli strajkuje w szkole podstawowej w Gołąbkach. Tam do strajku przystąpiło 10 nauczycieli, co stanowi 43,5% oświatowej załogi. Łącznie w gminie Łuków strajkuje 179 pracowników. Sens powiek uczniom i rodzicom spędza pytanie, czy planowane w najbliższych dniach egzaminy się odbędą? Jak zapewnia zastępca wójta gminy Łuków Wojciech Szczygieł, egzaminy powinny odbyć się planowo. Mieliśmy spotkanie z dyrektorami na temat przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i egzaminu w szkołach podstawowych. Chcemy, żeby taki egzamin się odbył, no ale oczywiście zależy to od postawy nauczycieli. Myślę, że jeżeli będą jakieś braki w komisjach, to poprosimy nauczycieli z pobliskiej gminy, jeżeli wyrażą zgodę na to, żeby wspomóc nasze komisje egzaminacyjne. Nauczyciele z sąsiedniej gminy Trzebieszów, gdzie żadna ze szkół do strajku nie przystąpiła, wyrażają chęć pomocy przy skompletowaniu komisji egzaminacyjnych. Rozmowy z gminą Trzebieszów wstępne już były. Wiemy, że będą takie możliwości. Były też rozmowy ze szkołą w Zarzeczu, gdzie wiemy, że też kilku nauczycieli będzie wydelegowanych do pracy w komisji. Także wydaje mi się, że egzaminy się odbędą, no ale musimy poczekać do środy, kiedy dyrektorzy będą już wiedzieć, jak będą układać się składy osobowe tych komisji. Dzisiaj poprosiliśmy dyrektorów, żeby takiego rozeznania dokonali, kto z nauczycieli ze szkół byłby chętny do pracy w komisji, bo też mamy taką informację, że niektórzy nauczyciele gotowi są zawiesić strajk na okres egzaminów. Dzień przed egzaminem dyrektorzy szkół poinformują uczniów gimnazjum, czy egzaminy się odbędą. W poniedziałkowy poranek w większości szkół zjawiło się od 3 do 12 uczniów. Rekordowa ich liczba, bo 62 przyszło do szkoły w Gołąbkach. W Czerśli, Rolach, Strzyżewie oraz Tużych Rogach żaden uczeń się w szkole nie zjawił. Na terenie miasta Łuków wszystkie 5 szkół podstawowych przystąpiło do strajku. W łukowskich przedszkolach sytuacja wygląda podobnie. Do strajku nie przystąpiło wyłącznie przedszkole numer 7, w którym odbywają się normalne zajęcia. W każdej szkole, w każdym przedszkolu jest 1, 2, 3 osoby, które mogą taką opiekę sprawować z nauczycieli. No, oczywiście też są pracownicy administracji i obsługi, którzy nie we wszystkich placówkach strajkują. Natomiast jeśli chodzi o liczbę dzieci, to są pojedyncze osoby, 1, 2, 3, 5 osób maksymalnie. No, najwięcej jest w szkole podstawowej numer 5, gdzie było 22 osoby w przedszkolu i 24 osoby w szkole podstawowej. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest opanowana. Jak twierdzą pracownicy oświaty, strajk jest bezterminowy. Ile czasu potrwa, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że odbije się przede wszystkim na uczniach, którzy zaległości nadrobić będą musieli.